Bardzo lubię pielgrzymować. Słyszałam dużo dobrego o tej pielgrzymce i chciałam tego doświadczyć. Tak oto wygląda grupa węgierska idąca na Jasną Górę. Czemu idą? Węgrzy też bardzo czczą Matkę Najświętszą, a Częstochowa też związana jest bezpośrednio z Węgrami, bo to Paulini z Węgier założyli ten klasztor. Idę się wypróbować. Nigdy jeszcze nie szedłem na pielgrzymkę. Niosę ze sobą intencje do Czarnej Madonny, podziękowanie i prośby o potrzebne łaski. Moja znajoma powiedziała mi o pielgrzymce, ona też idzie tutaj i śpiewa w naszej grupie. Ja tak jakoś poczułem, że razem możemy pójść. Niosę w swoim sercu intencje o pomoc dla mojej rodziny i potrzebne łaski dla nas. Część moich dzieci już wyszła z domu i założyła swoje rodziny, ale część została ze mną i chcę ich wszystkich ofiarować Bogu, żeby im pobłogosławił. Pierwszy raz w życiu idę na pierwszą pielgrzymkę. Idę z życiowymi problemami, pytaniami i mam nadzieję, że tutaj uzyskam odpowiedź. Grupa węgierska będzie liczyła 35 osób z całych Węgier, bo są z południowych Węgier, z miasta Szeged i okolic. Są osoby z Debreczyna i okolic, z Budapesztu bardzo dużo osób, ale także z poszczególnych różnych mniejszych miejscowości.